Tomasz Stokinger, 64 l. Nie przestaje zaskakiwać. Ostatnio w jego życiu doszło do istnej rewolucji. To gest miłości wobec ukochanego jedynaka. Moje miejsce na ziemi, tak myślał kilka lat temu, gdy kupował pięciopokojowy dom z dużą piękną działką w Warszawie. Reklama Tomasz Stokinger miał poczucie, że wreszcie stworzył siedlisko. O jakim marzył od początku aktorskiej kariery. Uwielbiał latem siadać na tarasie i delektować się poranną kawą, ale niedawno zdecydował, że rozstanie się z tym pięknym miejscem. Aktor wyprowadził się z wartego prawie dwa miliony domu. To wcale nie była łatwa decyzja, ale czego nie robi się z miłości? Donosi świat i ludzie. To było postanowienie Tomka, niczym nie wymuszone. Zdecydował, że swój, dwustu metrowy dom odda synowi, Robertowi. Tomek stwierdził, że syn będzie miał z niego większy, pożytek. Robert jest rozwojowy, założył rodzinę, ma żonę, dwuletnią córeczkę. Tomek podarował więc, dom synowi, a sam przeprowadził się do mieszkania, zdradza informator tygodnika. Samotnie żyjący, aktor od dawna nosił się z tym zamiarem. Po rozstaniu z prawniczką Ewą kilka lat temu, aktor w dużym, pustym domu jeszcze bardziej odczuwa swoją samotność. Przekonał więc syna, że piętrowy dom z ogrodem jest idealnym miejscem dla młodej rodziny, która może w pełni korzystać z dużej przestrzeni. Sam nie miał wątpliwości, że zamieszkanie syna z żoną Patrycją i córeczką, Oliwią w domu na Ursynowie to dobra decyzja. Dobrze wiedział, że jedyny syn bardzo lubi to miejsce i dobrze się w nim czuje. Tomaszowi zależało już tylko na tym, żeby wszyscy w rodzinie powitali 2020 rok w swoich nowych miejscach. Jak każdy kochający ojciec. Kto czuje się odpowiedzialny za to, co dzieje się w życiu syna, chciałaby być. Dla niego i jego rodziny wsparciem, i to w każdym znaczeniu tego słowa. Nie przestaje też podziwiać syna, że tak doskonale odnalazł się w roli ojca. Dzieli wszystkie obowiązki, z żoną, z zapałem i radością. Obserwował mnie w roli taty, widział, że też robiłem wszystko w domu. Łącznie z gotowaniem i zmywaniem. I wcale nie był to wynik przymusu. Robert poszedł w moje ślady, cieszy się Tomasz. Ma też jedno marzenie. Nie chciałby, żeby wnuczka Olivia była jedynaczką. Moim marzeniem jest, żebym jako taki żwawy dziadek mógł wnuczce pokazać zalety uprawiania różnych dyscyplin sportowych. A może w przyszłości także wnukowi, rozmarza się aktor. W nowym domu syna dla dzieci przeznaczone są dwa pokoiki.